Rozpoczęła się rozbiórka budynków po dawnych zakładach odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach. Budynku nie można od razu rwać, co się chce, to na pewno. Trzeba przemyśleć sprawę, wejść do budynku najpierw, sprawdzić, jak on jest zbudowany. Później rozejrzę się dookoła, jakie są poszczególne zagrożenia, czy jest bezpiecznie, czy nie. No i później zaczynamy gryźć od najłatwiej dostępnego, ale żeby też nic się nie stało, nie? Najbardziej dostępnego miejsca, żeby było jak najłatwiej, nie? Ułatwić sobie po prostu pracę. Burzymy od góry. Podobnie jak w budowaniu, tylko na odwrót. Kolejność jest odwrotna. Pierwszy dach i lecimy do fundamentu. To jak widać na budynku zacząłem już gryźć. No i będę go obierał pomalutku piętrami i szedł w stronę głównego budynku. Mam właśnie taki plan, bo dach przeważnie się urywa w takich większych kawałkach. Można go równie dobrze targać, ale lepiej go spuścić raz za porządnie na piętro w jednym budynku. W jednym kawałku, nie? Problem zaczyna się, gdzie dach wytrzymuje swoją konstrukcję i jest na tyle lekki, że można go szarpnąć i wtedy jest już problem, ale tutaj raczej go nie będzie, bo jest dużo gruzu i będzie lekkie podwyższenie, także będzie szarpany do końca. Największy budynek usytuowany przy ulicy Opolskiej zostanie wyburzony na końcu. Firma Stalbet ma czas na wykonanie robót do końca listopada.